Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Śledniuksas. Dzisiaj będzie wesoło. Słuchajcie, dzisiaj mam pacjenta na stole. Tym pacjentem jest Tadam CQ57 CQCQDX. Dla tych wszystkich, którzy krótkofalarstwo uprawiają, e, powiem to tak. Wiecie co tu stoi? Tak, sprawdzam dzisiaj minimalne wymagania dla Ubuntu 2404LTS. Ten sprzęt ma 4GB ramu. Na 2GB instalator się krzaczy, nie ma opcji. To jest minimum 4 i dwa rdzenie. 2 rdzenie bez żadnych dodatków. Same czyste dwa rdzenie, 1,65 GHz. I wiecie co? Działa. Jak działa, zobaczycie sobie tutaj w filmie, tak? Tymczasem chciałem powiedzieć od razu o instalatorze. Jest problem, jest dość duży problem. Próbowałem... Próbowałem zainstalować tutaj w języku polskim ten system, tak? Nie da się. Po prostu za każdym razem wyskakuje błąd, serwer, pie, coś tam i tak dalej w skryptach instalacyjnych. Za każdym razem jest problem. Na początku myślałem, że jest to wina rdzeni, tak? że Muszą być 4, czy ramu jest za mało, tak? Bo tutaj grafika zajmuje nam 300 MB, więc zostaje dla systemu 3,7, nie 4. Nie, to nie jest wina tego. Jak zainstalowałem system w języku angielskim, wszystko przeszło dwa razy. Czesiu przyszedł, proszę bardzo. Cześć, dzień dobry. Przyszedł nam tu Czesiu. Nie, 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 nie. No widzicie, Czesiu przyszedł, będziecie mieli tu ogon jego w kadrze, no ale samo życie. Wracając do instalatora. Po, przy instalacji w języku angielskim, czyli to, co jest defaultowo, Przeszedł, przeszło mi to dwa razy, chyba. Dwa razy to instalowałem od zera, żeby to sprawdzić i za każdym razem przeszło. Przy wybraniu języka polskiego zawsze są kresze. To jest jedna sprawdzona przeze mnie rzecz. Tutaj miałem dwa dyski, jeden jest zbudowany SSD gudrama, a drugi to był, nie wiem, nie mam go tu pod ręką, SSD na USB. Przeszło bez problemu, wszystko ładnie mi się zainstalowało, system tutaj działa. W trakcie użytkowania problemów większych nie było, jeżeli chodzi o kresę powłoki, no i tak dalej, tak dalej. zobaczycie sami jak to wygląda, tak? Od razu uprzedzam, że część yy, na żebym sprzęcie jest nagrana w 30 FPS, dlatego, że Grabber Camlink. Mam tutaj, pod, żeby to użyć, tak? Ten sprzęt wymaga VGA, nie wiem czy to będzie widać, tak? Port VGA. I ja mam tutaj aktywny konwerter, który kupiłem dzięki Wam, Wizom, zresztą bo on kosztował prawie czystówki. Kupiłem taki konwerter aktywny, który konwertuje ten obraz VGA na HDMI i przekształca dowolną rozdzielczość na Full HD albo 4K nawet. Więc zobaczycie to wszystko w Full HD. Tylko niestety Kamlink nie toleruje obrazu z tego konwertera. Po prostu nie działa, jest czarny ekran. I mam drugi graber chiński od 4 lat chyba, albo 3, albo 4 lat. Tylko on nagrywa maksimum Full HD w 30 fps Ale nagrywa elegancko, bez najmniejszego problemu. I tak to zobaczycie, tak? Tylko że w 30 fps No. Yy, dobra, tyle, nie będę przedłużał. Pacjent, tak jak widać, konkretny, stary sprzęt. Stary człowiek, a może, znaczy stary laptop, a może, tak? Gorąco zapraszam na film. Okej, okay, witam na żywym sprzęcie, słuchajcie. Compact CQ, CQ DX57, powiem to w ten sposób. Tak jak już mówiłem wcześniej, mam nadzieję, powiedziałem wszystko, co tu się ewentualnie działo przy instalacji tak itd., itd., dlatego że akurat tą część nagrywam pierwszą, a intro poszło drugie, tak? No, mam nadzieję, że tego nie zwaliłem. Słuchajcie, żywy sprzęt stoi, działa. To jest bardzo nie 4 GB RAMU, bo tyle jest wymagane dla instalatora i działa! Co prawda nie ma to cudów, naprawdę nie ma cudów, ale teoretycznie i praktycznie z tego systemu da się korzystać. A u mnie stoi w tej chwili już nie wiem ze 2 godziny, coś takiego. Ja sobie trochę tutaj na nim pracuję. I poza tym, że chodzi to wolno. Nie wiem czy również mówiłem, że tutaj jest SSD, SSD GoodRama. Najtańszy Goodram 128 GB jaki istnieje, tak? Bo na HDD to, to nie jest dobry pomysł, naprawdę. Ale poza tym mamy tu tylko 2 GB RAMU. I uwaga, tutaj stoi, zaraz zobaczycie. Znaczy to tu działa. Naprawdę działa. Uwaga. <ścoughs> Wayland! Tak dokładnie. To jest 12-letni czy 13-letni laptop. 4G RAM tak jak widać macie pełną specyfikację, nie. Grafika to jest jakaś budowana, nie wiem co to w ogóle jest, e 450 apu tak? Jakiś AMD Palm i to działa 64 bity, proszę bardzo, Wayland kernel 680 Teraz tak, jeżeli chodzi o stabilność, znaczy stabilność, no, i tak dalej, tak dalej. Ja się w tej chwili z tym nie spotkałem tutaj, pomijając to, to co się działo ewentualnie na początkowych rzeczach, tak, z instalatorem, jakie te problemy były. Tutaj sobie po prostu przeszedłem, ze wam to pokażę, jak za instrumentu język angielski w ogóle. Wi-Fi działa, Bluetooth tutaj nie ma, w tym laptopie Bluetooth po prostu nie ma, nie istnieje. Mam tutaj podłączone dwa monitory, tak jak widać. To jest właśnie ten teoretycznie grabber na budowana matryca. Nie mogę dać tego samego obrazu, dlatego że automatycznie tutaj system obniży do 1280 i wszystko będzie po prostu jeszcze większe niż jest teraz, tak? Dlatego mam to podzielone w ten sposób, monitor dodatkowy, czyli grabber jest, jest tutaj po prostu w tej chwili główny dźwięk działa, sprawdziłem sobie. Nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o tutaj o sterowniki do dźwięku. No i mamy zwis? nie działa, <grydy> kurde. Na razie wam nie włączę monitora systemu, gdyż po prostu sam monitor systemu bierze 40% procesora. Kochajmy lekkie gnom. Tak, lubię się znęcać nad gnom. Nie będę już nic więcej komentował. Powiem to tak. Dobra, to, to mamy pokazane, teraz tak, jako że zainstalowałem to w języku angielskim, bo wtedy działa za każdym razem, sprawdziłem, kurde, jak zmienicie na polski w instalatorze, to się zawsze wysypie, zawsze, po prostu zawsze jakieś błędy wychodzą, na angielskim nie ma najmniejszego problemu, sprawdzałem to dwa razy. Aż dwa razy. Myślę, że to jest rzecz wystarczająca. Nie chodzi o to, tylko chodzi o język. Gdzie tu jest język? No widzicie, ja sobie zdaję sprawę, że to jest bez sensu. Używanie tak, tak ciężkiego systemu na, na takim laptopie, jest to bez sensu, tak? Ponieważ tutaj, tak jak pokazywałem wam MX z Linuxa, jakieś parę miesięcy temu, i to tak zasuwa, że głowa mała. Naprawdę, jest perfekcyjnie. Właśnie, jak zainstalowałem, oczywiście standardową czy coś po, po ten... porozszerzać swoje gadanie, tak? Po prostu, sprawdź dostępność języków, bla, bla, bla. Zastos, znaczy nie zastosuj, tylko zainstaluj dodatkowo języki, polski, restart, dziękuję. Wszystko działa, jest fajnie tutaj nam yy, po polsku sobie temat działa. Jak widać nawet teoretycznie, anima, po dłuższym poczekaniu nawet animacje tutaj teoretycznie chodzą. No nie jest tak źle, jak już się, już się ogarnie to jest dobrze. Oprogramowanie. Zainstalowałem tu pełną wersję, czy tą rozszerzoną, żeby każdy soft był tak. Więc jest ok. Zainstalowałem także Falcona. Myślałem, że F Falcon albo Flakon, jak na to mówię, troszeczkę tutaj w temacie pomoże. Nie pomaga nic. Ubuntu jest tak, znaczy nie Ubuntu. Gnom jest tak ciężkie. Że to nawet Falcon nie pomaga, kurde, żeby cokolwiek odpalać, więc nie będę wam nawet YouTube'a pokazywał, bo jest to bez sensu całkowicie. Klatkuje 480P, więc jest koszmar. Więc jest po prostu koszmar. Teraz tak, monitor systemu to o czym mówiłem. Sam monitor systemu widać co tu się dzieje. Bo no to, to, to jest koszmarne, nie? 35% jeden rdzeń, drugi 23%. Na samą obsługę tego wszystkiego i co jest najciekawsze, to zajmuje tylko 1 GB RAMu. Jak odpalałem na desktopie, pokazywałem wam, gdzie nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o instalatory i tego typu rzeczy, to tam było 1,6 GB zajęte. Tutaj przy 4 GB RAMu, z czego 300 MB jest zabierane dla karty grafiki, system używa 1,0 GB, więc naprawdę jest de facto ok. Kolejna rzecz, odpalmy sobie 0AD. Tak, dokładnie tak. Ja sobie to odpaliłem. Yy, tam w chwilę w sumie to sobie tylko pochodziło, zmieniłem język na polski. Yy, no i działa, tak. No niezbyt dobrze, ale, ale powiem to tak, że działa. Yy, instalacja, jeżeli chodzi o Zero AD, trwała 15 minut. <laughs> snap, oczywiście snap, ale ale spoko. widzicie, uruchamia się nawet znośnie, tak. Nawet, nawet znośnie. Odpalę wam na chwilę i nie będę tutaj długo grał, bo to nie ma sensu. Żeby już nam nie generował terenu, odpalmy sobie tą potyczkę całą. I tak wam to przyspieszę, bo widać co tu się dzieje. Tu jest dysk SSD, od razu mówię. Widzimy się w grze. Słuchajcie, w trakcie uruchamiania gry, pokazuje nam się okienko, że program przestał odpowiadać. Poczekajcie, naprawdę, bo to są dwardzenie. Dwardzenie chyba nawet 1,5 GHz, czy 1,6. Poczekajcie chwilę, albo dajcie coś tam, coś tam, to ten. Proszę bardzo. Ciała. Nie wiem, ja tu się obraca, nie pamiętam, z altem chyba, z shiftem no chyba? jest to rzecz do grania, mimo że to jest gra strategiczna powiedzmy. To jak tu się jeszcze wrogowie pojawią, to będzie jeszcze większy koszmar. Ale działa, tak? Działa, jest OK. Działa sobie tutaj pracuje, tak? Można sobie wybrać chłopków i, i nie wiem, wysłać ich gdzieś tam na przykład, tak? No, czy jest to grywalne? No nie. Zresztą widzicie, 6 FPS-ów ma, tak? Chyba 6 FPS-ów ma, no, no bo potęga po prostu jest, tak? Jest po prostu potęga. Ciekaw jestem, aby się to na MX się zachowywało, ale to już nie będę o tym robił filmu. No bez, bez tego jest tak. Dobra, zamykamy to. Ja widzicie, działa tak. Zero Eddy działa, Aldev4 także nam tutaj pracuje, jest spoko. Teraz, tak, zastosowanie, które można by tu zastosować, tak wiem, powtarzam się, to jest pisanie dokumentów. Da radę! No ja, ja mam naj, naj, najmocniejszego swojego laptopa: to jest HP8440P który jest z 2012 albo 2013 roku, tam są 4 rdzenia i 7, i więc no z 6 GB RAMu i to kiepsko chodzi. Ale jako maszyna do pisania jest spoko, bo każde newsy na tamtym laptopie pisze, No innego po prostu lepszego już nie posiadam, nie? Natomiast czy tu się da pisać? Tak, znaczy, jak widzicie, teoretycznie dałoby się pisać, tak. Jako maszynka do pisania, tak, to, to nawet spoko to by było ok, bla, 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 i tak dalej, i tak dalej. Yy, no, nie jest to perfekt, nie? Jak widać, nawet to jest po polsku, i nawet to nam trochę przyrzęża. Więc ten, no, tak jak mówię, to masakra, tu jest po prostu masakra. Ale okej, okay, dobra, zamknijmy, zamknijmy sobie to. To nie jest, to nie jest udowadnianie, że. Mm, znaczy, udowadnianie, to, to już jest udowodnione, to są minimalne wymagania Ubuntu. E, czyli dwa rdzenie. bo ktoś, ktoś, kiedyś gdzieś tam pisał jakiś post, widziałem, że to nie działa, nie działa na dwóch rdzeniach, trzeba cztery! Sorry, działa, i to na żywym sprzęcie do kompletu. I to na żywym sprzęcie do kompletu, i teraz przejdźmy sobie do terminala. Też nie chcę, żeby ten film był za długi, bo to nie ma sensu, boś tu trzymać po prostu. Kurde, pewnie to jest to samo, tylko się inaczej nazywa, no, ale dobra, pokazuje nam tu sieć, proszę bardzo. Presario, wszystko jest, tak? I. Yy, lalala, dwardzenie na 1,6 GHz. To są naprawdę z poniżej minimalnych wymagań, jeżeli chodzi. bo tutaj jest zalecane chyba 2 GHz, tak? To jest 1,6. Działa, sieć 100 megabitów. No cóż, zainstalowałem tutaj. Yy, tak jak mówiłem, tylko flakona i 0 AD. To są dwie rzeczy, które zainstalowałem. I zajmuje 12 GB, żeby było śmieszniej. O dziwo! Naprawdę o dziwo, 0 ID, Nie, to chyba nie jest w snapie. Zresztą y, snap list, tak, tak to się pisze? Ja nie wiem, jak to się pisze, nie pamiętam. Dobra, snap list po prostu. Tutaj macie wszystkie snapy, jakie są zainstalowane, czyli 0 ID w snapie, y, BARE, Core, Core 22, jakieś bla bla bla, Firmware Updater, Snap Store. Snapd, tak to wygląda i Thunderbird, to wszystko jest tutaj we Snapie, powiem to tak. Zajętość mamy, to mamy ogarnięte. Teraz grafika, Enix i minus G, chyba to postawiłem. Jeszcze sobie zobaczymy. Radeon, Driver Radeon, Kernelowski, proszę bardzo. O, zaraz sprawdzimy sobie WebCama, tak dokładnie, kamerę, kamerę. OpenGL 4.5, Mesa, Ubuntu, Renderen, AMD Palm, ok. Konsola, chyba mamy wszystko w miarę ogarnięte. Okej. Okay. Ja ciekaw jestem, bo też będzie film. Jak ten system zachowuje się na Raspberry Pi 4B. Będzie taki filmik, jak najbardziej się tutaj pojawi. Kamera. Yy, kamera, uwaga. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No załap. Dzień dobry. Jest naprawdę dobrze. Proszę. Działa. I to tak jak, tak jak o, widać, tak tak, jest w porządku, naprawdę. Więc jeżeli chodzi o jakieś powiedzmy, wideokonferencje i tego rodzaju rzeczy to spoko, dałoby się to ogarnąć, tak? Jest jakieś tam minimalne opóźnienia. Obraz jest całkiem dobry na taką kamerkę laptopową, starą. Więc spoko. E, dobra, to mamy, to mamy, to mamy. No nie wiem, co szczerze mówiąc wam tu jeszcze pokazać w tym systemie. Bo to mieliśmy uruchomione, to mieliśmy uruchomione. No ja widać, no, no nie jest fajnie, tak? Ja wiem, że to nagranie trochę ciemne jest, no ale przeżyjecie mam nadzieję. No, no jest obciążony, to grubo ten sprzęt jest naprawdę obciążony, tak? No nie ma, nie ma też nie ma sensu udowadniać tego non stop, że gnom jest ciężki, bo jest, co wydanie jest coraz, coraz grubiej, coraz potężniej i tak dalej. No cóż no, no cóż. Dobra, słuchajcie, powoli kończymy ten filmik. Myślę, że mniej więcej wam tutaj pokazał co, znaczy co, że na minimalnej konfiguracji z 4 GB ram bo tu jest nawet 3-7 GB jest wolne, ten system pracuje, tak. Nie jest może super perfekcyjnie, ale na, teoretycznie da się na tym pracować. Nie ma jakiegoś tlatkowania i tak dalej, i tak dalej. Żadnego grzebania ze sterownikami tutaj nie robiłem, bo nie było takiej potrzeby. Samo się wszystko tutaj zainstalowało, animacje chodzą płynniej niż na virtualboxie, więc jest, już jest dobrze, powiem to tak. Już jest po prostu fajnie, nie? No. no i tyle, no co wam tu więcej ogarnę, kurczę, no tak, no działa, działa, no gry się uruchamiają, no to jest jak jest, nie? Słuchajcie, widzimy się w następnym filmie, e, dzięki za oglądanie tego, mam nadzieję, że trochę tutaj sobie, url... znaczy uczyć się nie było czego, tak? Ale wiecie już jedno, że na dwóch rdzeniach, dwóch prawdziwych rdzeniach na prawdziwym laptopie z 2011 chyba 11, albo 11 albo 12 roku 4 GB RAMu i SSD, bo HDD nie ma tu sensu najmniejszego po prostu, no, no sorry, tak. Ten system pracuje. Dobra, dzięki śliczne za wsparcie tego kanału, czy łapkowo, oglądajnościowo, subskrybościowo, czy jakiś tam inny sposób. E, I co? No i widzimy się w następnych filmikach na kanale Świadinuksa. Gorąco wszystkich zapraszam, trzymajcie się ciepło. Papa, pa, cześć!